Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Prison Architekta. I no cóż, jak możecie zauważyć, znajdujemy się na ekranie startowym. Nie oznacza to, że zaczynamy nową przygodę czy coś takiego, przynajmniej mam taką nadzieję, bo w sumie jeszcze nie wchodziłem do gry jako tako. Ale co można zauważyć, jest na pewno nowy ekran powitalny, że tak to mogę nazwać. I no cóż, Prison Architect właśnie został przejęty przez studio Paradox Interactive oraz Double Eleven. Tylko że Double Eleven chyba robi bardziej pod konsolę czy coś takiego, a Paradox... A, ciężko mi wytłumaczyć. I cóż, był update, który dodawał dużo fajnych rzeczy i... Znaczy dużo fajnych rzeczy. To był taki bardziej update quality of life. Tak więc no... Cóż, ciekawe co, na co ja mogę się nastawić. Tam były takie drobne zmiany. Nie było jakichś wielkich zmian, po prostu były bardziej zmiany kosmetyczne i bardziej takie do ugodnienia? Coś takiego do... żeby nam się przyjemniej grało. O! Tego słowa mi zabrakło. No i cóż, czego możemy się spodziewać po Paradox Interactive? Jak wiemy, Paradox Interactive, który jest twórcą takich gier jak City Skylines, Crusader Kings, Magicka i kilka jeszcze innych tytułów, bardzo jest popularny z tego, że wypuszcza bardzo dużo DLC, płatnych DLC, które kosztują prawie tyle samo, co nowa gra. Więc no... Możemy się spodziewać dużo DLC, które będą płatne. A co my tu mamy? Mamy nowe ikonki! Nowy wygląd ikonek, między innymi fundamentów. Mamy zbóż ściany, wyczyść wnętrze, ceglany, betonowy. No tutaj w zapewne nic się nie zmieniło. I cóż my tu mamy? Białą ścianę, coś nowego. Biała ściana, która pewno jest biała, jak sama nazwa wskazuje. Cóż my dalej mamy? Ściana z kafelkami. Ciekawe, żywopłot. Żywopłot, który zapowiadali twórcy, który mnie bardzo interesuje i będę się starał go wykorzystywać w naszej tutaj rozgrywce, jak najbardziej. I cóż tu jeszcze jest? Ściana z kratami. A to jest akurat ciekawe, że ściana z kratami jest. Czyli nie trzeba będzie tak budować więzień, czy tam cel, tylko na przykład tutaj dać jeszcze jedną kratę, żeby wszystko było bardziej trochę widoczne. Chociaż pewnie to i tak nie ma jakiegoś większego zastosowania. Ale to nic. Dalej, mamy podłogi. Podłogi żelazne. Podłogi przemysłowe, podłogi w szachownicę oraz śnieg. Nie wiem dlaczego dodali w ogóle blok śniegu, znaczy blok śniegu, podłogę śnieżną. No, takie trochę to dziwne. I co my tu mamy jeszcze? Wyszukiwanie tuneli. O, nowa opcja, wyszukiwanie tuneli. Coś nowego i no... Ciekawe, ciekawe. Ciekaw jestem jak to będzie działać. Czy coś jeszcze dodali? Z tego co widzę, chyba nie za bardzo. Chyba tutaj nic. Wszystko jest teraz trochę takie mniejsze i trochę mi to przeszkadza, no ale nic. Biurokracja, czy coś nowego jest? Paralizatory? Nie. Rozbudowa terenu? Też nie. Raj podatkowy? Nie. Pomoc prawnicza? Wyrok śmierci? Tu nic nie mamy nowego. No, czyli tak jak mówiłem, jakieś takie quality of life. Teraz możemy na przykład obracać pralkami, z tego co dobrze kojarzę. Tak, możemy w końcu obracać pralki, czego nie mogliśmy do tej pory robić. Co tam jeszcze nie mogliśmy obracać? Jest stół bilardowy, mogliśmy. To też. Mam nadzieję, że deski do opracowania będą zostały naprawione trochę, bo było to dosyć męczące. Lata sklepowa, o. Ciekawe, ciekawe. No cóż, co w dzisiejszym odcinku w ogóle? Co jest zaplanowane na dzisiejszy odcinek? Na dzisiejszy odcinek, proszę ja was, jest zaplanowany
warsztat. Praca dla naszych więźniów. Tak więc zacznijmy już. Sprawdźmy jeszcze, czy tutaj coś jest nowego. Ale widzę, że za bardzo tutaj nic nowego się nie wydarzyło. I w sumie dobrze. Czy ja tu mam w ogóle wywiad, rozmieszczenie, strażnicy, patrole? Nie mam tu patroli. Tu trzeba koniecznie patrol zrobić. Tak samo tutaj. Nie wiem, chyba wczytywaliśmy grę i przez przypadek nie zrobiłem. I tak, przepraszam już za to, że nie było w tamtym tygodniu odcinka. No ale zwyczajnie byłem no chory i kaszelek nie dawał spokoju, przez co no ciężko było cokolwiek nagrać. A my wybudujemy tutaj, proszę ja was, warsztat, który ma się znajdować w tym miejscu. Proszę mi tu przyspieszyć czas, ale tak jakby, nie wiem, płynniej to działało? Może? Czy tak już było po prostu? A ja jestem jakiś taki niedoinformowany w sumie. Podłoga przemysłowa, co oznacza prędkość szybka? Tylko na zewnątrz i prędkość wolna, ciekawe. Może zastosujemy już od razu podłogę. Chociaż to jest trochę bez sensu, bo już stosować podłogi, gdzie my mamy problemy z pieniędzmi, jest trochę nie na miejscu. Ale no, trudno. Jedno pomieszczenie możemy zrobić w podłodze. Znaczy nie w podłodze, w sensie w podłodze, tylko w podłogę w tym pomieszczeniu. I cóż, dotację musimy ten wziąć. Badania nad dietą więzienną, resocjalizacja przez edukację, blok więzienny D. Myślę, że weźmiemy po prostu blok więzienny D, bo i tak na razie nie mamy nic lepszego do wzięcia. A resocjalizacja poprzez edukację, to ja dziękuję bardzo, to jest najgorsze, co może być. Żeby oni się tam nauczyli czegokolwiek, to nie, tego się nie da. Ja już próbowałem wiele razy i to się po prostu nie da, ale dziwne. Taka bardziej kosmiczna, nie podoba mi się za bardzo, no ale okej. I co zauważyłem? Nareszcie naprawili drzwi te dla obsługi, które były strasznie pobugowane. Także możemy tutaj wymontować, bo jak widzicie, tutaj są klamki w dwie różne strony. Od teraz, z tego co widziałem, można w końcu zastosować je normalnie tak, żeby się rozsuwały na dwie strony. Tak więc jak najbardziej plus dla paradoksu, póki co. A my wybudujmy tutaj jakiś warsztacik. I cóż my potrzebujemy na pewno? Na pewno piłę roboczą. To nie ulega wątpliwości. Ale dostajemy połączenie od dyrektora. Podczas niedawnej głośnej sprawy dotyczącej pewnego gangu wyszło na jaw, że jeden z naszych więźniów przebywających w strefie o minimalnym rygorze jest wysoko postawionym przywódcą gangu. Wcześniej pozostawał nieznany, ale teraz każdy wie, kim jest. To trzeba go pilnować, że tak powiem. O Boże! O Boże, to też można zmieniać. Jezu, jak dobrze, bo pamiętam, że tego nie można było w ogóle przestawiać. To też? To też! Boże, jak dobrze! Jak dobrze! Jezuniu! O, jak fajno! Jaki ja jestem szczęśliwy, nawet nie wyobrażacie tego sobie. I dobrze, teraz możemy podłączyć to wszystko do kabelków, proszę bardzo. Tylko mi nie wytrzyma teraz sieć. Na stówę mi padnie sieć teraz, no nie? Co jeszcze mieliśmy wybudować? Mieliśmy wybudować pomieszczenie bezpieczeństwa. Tak więc tym też się dzisiaj zajmiemy. Proszę bardzo, mi tu wybudować. Nie mogę tak anulować. Nie za bardzo. No to jeszcze tak. O, i właśnie o tym mówiłem. Że mi nie wyrobią... Że nie wyrobi mi po prostu... A nie, bo jeszcze będzie. Jeszcze będą trzy chyba.
Dobra, czyli jeszcze jesteśmy w miarę bezpieczni, jeszcze możemy trochę podłączyć tego wszystkiego. To nie jest aż tak źle. I myślę, że tutaj możemy też coś zorganizować. Tutaj miała być chyba kaplica, tu biblioteka, a tu miał być sklepik. Z tego co kojarzę. Tak więc... ceglana ściana, tu tak. I zauważcie, że tutaj nie ma już opcji wyburzania, tylko jest w fundamentach. Co jest ciekawe. I to w tą stronę, ma być chyba. I my tu potrzebowaliśmy półkę sklepową, no właśnie. Nie wiem, czy jeszcze czasami stołu nie trzeba będzie to kupić. Zaraz się sprawdzi. Sklep i tu jeszcze, tak, stół jest nam potrzebny. Ale spokojnie, jest to przewidziane chyba w miejscu niekoniecznie. Trochę mi to nie pasuje. Dobra, zróbmy tak. Półkę sklepową dajmy jedną tu. I jedną tu. I niech tak zostanie. Dobrze, my mamy 53 tysiące. 3 tysiące przychodu. Transport jakiś? Zamknijmy. Transport już zamknijmy. Nie jest nam absolutnie potrzebny do niczego. I dobra, plany trzeba też tutaj usunąć, że to jest warsztat czy coś takiego. I rozmieszczenie. Tutaj dajmy ze dwóch strażników. Zatrudnijmy w ogóle też kilku strażników, co by było kilka rąk do pracy jeszcze. Ze trzech, żeby było 40. I jeszcze potrzebna nam jest logistyka i praca więzienna. I proszę bardzo, jak najwięcej. Wykwalifikowani więźniowie... Aha, no właśnie. Nie pomyślałem o jednej rzeczy, że trzeba właśnie ich nauczyć tego. I teraz tak, tutaj ma być bezpieczeństwo. Dobra, tutaj grunt jest. Co my potrzebujemy? Monitor. Czy ja nie mam pieniędzy? Czy ja nie mam naprawdę monitoringu? Ja nie mam monitoringu odblokowanego. Jak to się stało? I co tu jeszcze wymaga? Biurko, krzesło, szafa na akta. Czemu tutaj mi ludzie wchodzą? Tutaj zakaz wstępu absolutny. Tak samo tutaj. Dobra, to już mogę sobie sunąć. O, coś nowego. Pomieszczenie dla pracowników, kopiowanie. Ła! Nowe pomieszczenie. Takie, wiecie, no. Takie. O, fajno. Może kiedyś się wykorzysta. Czemu sklep jest taki ogromny? Czemu lada sklepowa jest na środku? Czy ja czegoś nie wiem? Czy coś zostało może zmienione? Nie wiem. Lepszona cela. I czemu aż trzy kratki? Da fuk. Wiesz, nic. Jakiś zbyt skomplikowany ten prysznic. A, zapomniałem wam powiedzieć, że w tym tygodniu, z racji, że w tamtym tygodniu nie było żadnego odcinka, to będziecie mieć prawdopodobnie dwa odcinki. Mam nadzieję, że się cieszycie, bo ja bardzo. Jeszcze pamiętam, jak te monitory były takie okrągłe. Dosyć śmieszne to było i miało swój klimat. Nie wiem, gdzie tu jeszcze... O, na świetlicę można dać. A czemu na świetlicy? Czemu na świetlicy nie mogę? Nie mogę na świetlicy dawać kamer? Ej, to jest trochę głupie.
Nigdy tak nie było, że na świetlicy nie mogę stawiać kamery. To jest co najmniej dziwne. O dziwo, jestem w szoku, że jest dzień 24. Dobra, chciałem powiedzieć, że jestem w szoku, że nie ma jakichś większych incydentów i nie są jakoś bardzo złe. Jednak nie. O, jeszcze tutaj by się kamera przydała, to na pewno. Weźmy na przykład ulgę podatkową. Dodatkowa kasa zawsze się przyda. Ktoś ukończył już pozytywnie ten? Ło, zdały dwie osoby. Teraz pracują. No brawo, kobity. Jestem z was dumny normalnie. Czy ja już mam do eksportu? Nie mam, tylko odpady. Czemu ja nie mam nigdzie eksportu? Niech ktoś mi to wytłumaczy. No nic, no trzeba tutaj po prostu dać ten eksport. I eksport będzie... Eksport jest tutaj. Odblokuj paralizatory poprzez biurokrację. Aha, czyli ja to też mam odblokować. To trochę słabo. Wyprodukuj 30 tablic rejestracyjnych. No może być problem, zważywszy na to, ile mamy drewna. No to jest niemały problem. Co? Wait. Co tu robią? Jak to jest wybielacz, to ja jestem święty. Nie, na serio. To jest wybielacz? Chyba się zbugowały jakieś grafiki. No da fakt, to jest budka telefoniczna. Jaki wybielacz? To jest wybielacz. A to jest budka telefoniczna. Da fuck. Ej, co to jest nie tak? A, i te drzewa właśnie mi... Aha, nie zamontujecie, bo tu coś jest nie tak. No nic, będą drzewa w ścianie. Trudno. Ta podłoga w sumie tu nawet pasuje, chociaż no nie podoba mi się za bardzo jej styl. Jakiś taki mech jest. 27 tysięcy i to dostaliśmy zapewne z drewna, które wywieźliśmy. Aha, bo my wywozimy nawet już całe takie kłody. Ciekawe, czy ja mogę ustalić, co ja chcę, żebym eksportował. 5500 za eksport dostaliśmy, wow. Nie mogę ustalić. A szkoda, bo mogliby coś takiego dodać, żeby ustalić, co się chce eksportować, że na przykład tylko te pocięte już drewno. Czy coś takiego, albo że tylko tablice rejestracyjne, żeby po prostu mi kłód nie sprzedawali, no nie? Dobra, a my musimy odblokować paralizator oraz kamizelkę później. Co tu robi piła? Da fuk! Co mnie jeszcze tu zaskoczy? Halo? Da fuck. Ale patrzcie, ile dochodu nagle, 6 tysięcy. Ładnie. I dziękuję, mamy 20 tysięcy. I możemy dalej coś... sobie dać. Na przykład... Jezu, jak mi leci kasa. To jest przykre. Resocjalizacja poprzez edukację. To nie. Może badanie nad dietą więzienną? Niech będzie, bo i tak nic lepszego nie dostaniemy. Niewielkie posiłki o niskiej różnorodności przez 2 dni. Więc znowu to samo. Ale przez to oszczędzamy troszeczkę pieniędzy. Mamy 6, tu mamy 10. Łącznie 16. Jeszcze brakuje nam trochę, ale to nic. To tym się zajmiemy w przyszłym odcinku. A póki co ja dziękuję wam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia, do usłyszenia. No i cześć!